Cześć, tutaj Madman i dzisiaj będziemy sobie czytać suchary. Od razu mówię, że ten film nie będzie ani dobrze zmontowany, ani w ogóle nawet montowany, bo po prostu mi się nie chce, a chciałem coś wrzucić. A więc... Jak piroman nazywa wybuchową dziewczynę? Laska dynamitu. Jak nazywa się płacz małego raka? Wycieraczka. Jaki może być wybuch? Czarowy. Idą dwa koty przez pustynię. Jeden kot mówi do drugiego. Stary, nie ogarniam tej kuwety. Jak nazywają się śpiące wory? Śpiwory. A, i od razu chciałabym powiedzieć, żebyście policzyli, ile słucharów będzie w tym. Ile słucharów będzie w tym odcinku. Już mi się ładują kolejne słuchary. Uliczna ankieta wśród fan. Szukamy odpowiedzi na pytanie. Co należy nosić, aby partner uznał cię za atrakcyjną? Odpowiada 20-latka. Bikini. 30-latka. Miniówę. 40-latka. Wersace. Nie wiem, co to jest. 50-latka. Kratę piwa. Dlaczego żona hazardzisty nie może wyjechać z garażu? Bo mąż zostawił bramę. Jak nazywa się orka, która sika? Sikorka? Nie. Imię greckiego boga czystości? Domestos. Nie, mnie po prostu. Jak nazywają się chipsy, które oszukują? Cheetosy. Nie, po prostu te słuchary są tak głupie. Jak nazywa się blondynka świeżo po prysznicu? Czysta głupota. Dobra. Jak się liczy po włosku? Jeden włosek, dwa włoski, trzy włoski. Jak ściąga się majtki informatyk? Co? Jak ściąga się majtki informatyk? Przez torenty? Jak ściąga się majtki informatyk? A, jak ściąga majtki informatyk? Przez torenty. Głupie. Cześć, jestem Darek. Piję od 20 lat. Podobno rozwiązujecie problemy z alkoholem. Witaj Darku, w czym ci pomóc? Brakuje mi złoty 50. Jak nazywa się internetowa mysz? Emaus. Nie wydajcie czemu w ogóle, jak ja to zrobiłem, że z tej strony za mną jest w ogóle ciemnota. Z tej w ogóle trochę widać, a ja jestem idealnie oświetlony. Nie, nie mówcie, nie pytajcie się, jak to zrobiłem, bo sam nie wiem, dlaczego tak się stało. Już chwilka. Skąd informatyk bierze wodę? Z ekranu. Opowiedziałbym wam suchara o poczcie, ale nie do wszystkich dochodzi. Co robi siatkarz, jeśli ma urodziny? Przyjęcie? Co robi siatkarz, jeśli ma urodziny? A, przyjęcie! W sensie wiem, o co chodzi. Jak piją nurkowie? Do dna. Jak nazywa się przesolona firanka? Zasłona. Ojej, nie. Po prostu 5 minut trwa ten film. Jakieś głupkowate słuchanie opowiadam. W ogóle, ale no, ja chciałem po prostu coś nagrać, a nie chciało mi się montować. I... Dobra, tego nie będę czytał, bo to jest akurat trochę, może nawet być obraźliwe dla niektórych osób. O Putinie. Co robi informatyk, jak mu się zepsuje samochód?
Wysiada i wsiada. Na czym stoi prąd? Napięcie. Stoi pijany Polak na warcie, podchodzi do niego Niemiec i mówi: Guten Morgen, butem w mordę? Butem w mordę? Pyta Polak. Zajmuje buta i uderza nim w mordę. Niemiec wstaje i wykrzykuje: What is that? Na to Polak: Jeszcze raz? I głupie. Chujesz, teraz jestem trochę prześwietlony nawet. Jej, nareszcie się coś pojawiło za mną. Jak ja oświetlony jestem, Boże, kochany. Dobra. Jeszcze na lekcji. Czemu zawsze kawały są o Jasiu? Nie kumam tego. Jasiu na lekcji wylał wodę na ławkę. Zirytowana pani powiedziała chłopcu: Idź poszukaj ścierki, powinna być gdzieś w szafce. Jasiu posłusznie poszedł, a nauczycielka kontynuuje lekcję. Drogie dzieci, gdybym umarła, co napisaliście na moim grobie? Co byście napisali na moim grobie? A Jasiu, znajdując poszukiwany przedmiot, krzyczy: Tu leży szmata! Dobre, dobre. No dobra, uwaga, ten kanał jest trochę bardziej dla dorosłych, przynajmniej sam nie jestem dorosły, ale to będzie taki trochę. Dlaczego faceci są najlepszymi kucharzami? Bo mają zaledwie dwa jajka, jedną kiełbaskę i troszkę śmietanki. Potrafią napełnić brzuszek kobiety na 9 miesięcy. Jak nazywa się piękna kobieta w Niemczech? Turystka. Nie kumam. Jak nazywa się specjalista od owiec? Fachowiec. A, bo tak tu zasłaniam telefonem. Nie pokażemy, jaki mam. Nie. Dobra. Orange Rice 30. Akurat zobaczycie, jak jest ten. Ojej, już 7 minut trwa. Dobra. Jakie roślinki hoduje Tusk? Tak, Tuski. Dobrze, to będzie koniec. Bo już trwa 7 minut. Jeszcze muszę zrobić miniaturę, a chcę to dzisiaj przesłać. A więc jeśli się podobało, suchary, daj lajka, komentuj. Możesz też pisać swoje suchary. Być może w następnym odcinku użyję właśnie ich. A więc subskrybujcie kanał jeszcze. Pa, pa.